Ja miałam pełno uwag za jakieś wyważone drzwi w szkole, za jakieś zbite szyby. Nie, naprawdę, to co moja mama musiała znosić. Pamiętam to do dziś, że to mnie zabolało, jak powiedział mi, że ja wyżej nie zajdę, że ja nie mam skakać wysoko, tylko straszyć wzrostem. Ja niczego nie zdążyłam doświadczyć. Ja nie byłam na balu gimnazjalnym, ja nie byłam na studniówce, bo ja biegłam wtedy, kiedy oni tańczyli poloneza, ja zaczynałam 800 metrów, bo kończyłam pięciobój w Pradze. Z nim wszystko było proste. Tak mi się po prostu wydawało, że z tym człowiekiem można przenosić góry, że trafił mi się taki skarb, dzięki któremu ja też coś w życiu osiągnę.